Tak, trzymamy kciuki za tak, Łukasza. Państwa Świetny zachęcamy gość. Koniecznie do pomocy, a my już teraz kolejne tematy. Dajemy nura w stronę kolejnego tematu. I to jakiego nura? Wiesz, ten jeden wdech, pamiętasz, to jest kluczowe, żebyś nie zaczął mówić pod wodą i ratował się drugim wdechem, bo to nie wyjdzie. Druga próba moja, na razie jestem daleki od sukcesu, ale za chwilę w studiu ktoś, kto nam pomoże. Drodzy Państwo, ja powiem o tym, jak pięknie można nurkować, także w Polsce. Tak, i nogi naszych gości, i twoje nogi. Dzień dobry, witamy raz jeszcze Państwa i witamy naszych gości. Nura w stronę waszej pasji, w stronę waszych zainteresowań. I chcemy postawić taką oto tezę, a wy ją, mamy nadzieję, obronicie, że w Polsce można nurkować i można mieć z tego dużą frajdę. Prawda, Lito? Prawda, zdecydowanie. Gdzie, jak i dlaczego? Bo wiecie, do tej pory, jak się mówiło, jadę nurkować, to ludzie myśleli o okolice Egiptu, gdzieś tam Cypr. A Szaraf się uśmiecha, tak. Rodzinne strony. Egiptu. A tu pod Warszawą można nurkować, okazuje się. Zgadza się, w Mszczonowie, w Deep, więc zdecydowanie bardzo dobre miejsce do tego, żeby spróbować nurkowania. Aha. Czy jest możliwość, zwłaszcza kiedy stawiamy te pierwsze kroki, wypożyczenia tego sprzętu, nie wchodzenia w duże koszta? No. Liny, karpie i szczupaki. Drodzy panowie, dziękujemy za to, że byliście z nami. Michał Kosut, instruktor nurkowania, Szara Fest. Co, chyba nas kupili, co? Przekonali nas jest troszkę fajna do sprawa, tego. Naprawdę. Ja zacznę od wanny faktycznie, bo to trzeba drobnymi krokami. Ale nie z butlą, litości. Nie, bez butli. Natomiast teraz, drodzy państwo, już zapowiedź kolejnego gościa, dziewczyny, która przekonywać nas będzie, że warto sobie na bosaka pobiegać czasem, choćby po scenie.